Minęła 19. Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji telewizji Republika. Autorzy serialu dokumentalnego Reset ujawnili, że we wrześniu 2013 roku w Petersburgu parafowano umowę o współpracy między rosyjską FSB a służbą kontrwywiadu wojskowego. Własnym podpisem dokument zatwierdził Donald Tusk. Polska nie zgadza się na obowiązkową solidarność opartą de facto wyłącznie na relokacji lub karach finansowych za nieprzyjmowanie migrantów, mówiła dziś podczas debaty w Parlamencie Europejskim była premier Beata Szydło. Maunji Bawendi, Louis Brass oraz Aleksiej Jekimow zostali laureatami Nagrody Nobla 2023 w dziedzinie chemii. Nagrodę przyznano za odkrycie i syntezę kropek kwantowych, najmniejszych cząstek w nanotechnologii. W serialu Reset po raz pierwszy opublikowano treść umowy o współpracy zawartej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, którą podpisano we wrześniu 2013 roku w Petersburgu. Jak twierdzi profesor Cęckiewicz, umowa z rosyjskimi służbami podważała naszą wiarygodność sojuszniczą w NATO. Paweł Błoch. Umowa pomiędzy Polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa była tajna. Polska nie poinformowała o niej naszych partnerów z NATO. Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w następujących głównych kierunkach współpracy w obszarze kontrwywiadu wojskowego. Przeciwdziałaniu działalności wywiadowczo-wywrotowej służb specjalnych krajów trzecich skierowanej przeciwko Federacji Rosyjskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten zobowiązywał Polskę do donoszenia Rosji choćby na naszych sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego. Profesor Sławomir Cęckiewicz mówi wprost, ta umowa jest dowodem zdrady. Ona godzi w polski sojusz z Paktem Północnoatlantyckim, w naszą obecność w tym pakcie i ona godzi w naszych sojuszników wprost. Tam nie ma żadnych wyłączeń związanych z polską obecnością w NATO, że na przykład umowa w jakimś zakresie przeciwko państwom, które działają przeciwko Federacji Rosyjskiej, a są członkiem NATO, że ona na przykład w tej części nie obowiązuje. Wcześniej, bo już 17 października 2011 roku, Donald Tusk wyraził zgodę na nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy polskimi i rosyjskimi służbami. Platforma Obywatelska obiecywała zgodę i bezpieczeństwo, a Tusk dał jedynie zgodę na niebezpieczeństwo ze strony Rosji. Donald Tusk na pewnym etapie wyraził osobiście zgodę na te kontakty, ale ta sprawa nie powoduje, że nie ma problemu, że ją wyraził, bo wyraził ją w czasie, kiedy ta współpraca trwała już od długiego czasu. Główny zainteresowany, czyli Donald Tusk, przerwał milczenie i twierdzi, że dokument powstał w celu pomocy polskim żołnierzom. To był dokument, który miał wziąć w ochronę i pomóc w bezpiecznej ewakuacji, przetransportowaniu polskich żołnierzy z Afganistanu. Chcę, żebyście państwo powiedzieli, bo oni, pisowska telewizja, będą na ten temat kłamać przez kilka najbliższych dni. W tej sprawie byłem przesłuchiwany. Wzywany przez prokuraturę jako szef Rady Europejskiej. Sprawa wycofania polskiego kontyngentu z Afganistanu w ogóle nie jest ujęta w umowie. Wszystko to, co się opowiada o tej umowie, zupełnie nie odpowiada prawdzie. Gdyby za tym poszły dalsze działania, konkretne działania, byłaby to zdrada i Polski i oczywisty sposób naruszenie zobowiązań Polski wynikających z udziału w NATO. Umowa pomiędzy SKW a FSB jest niezgodna z traktatem waszyngtońskim, który w artykule 8 zabrania państwom członkowskim NATO na tego typu pakty. Nie da się w tej formule bronić owego zapisu. Dodajmy do tego, że to nie jest rzecz teoretyczna. Mamy przykład przecież z tego samego okresu aresztowania Zakajewa na żądanie służb rosyjskich. Kwestią otwartą pozostaje reakcja państw zrzeszonych w NATO na opublikowane dokumenty. Ale ja bym też oczekiwał właśnie wypowiedzi ze strony amerykańskiej, bo polska opinia publiczna, Polacy po prostu muszą wiedzieć przed wyborami, czy aspirujący ponownie do objęcia władzy, nawet do stanowiska premiera Donald Tusk, będzie lojalnie wypełniał zobowiązania natowskie. Generał Piotr Pytel, który w 2013 roku kierował SKW, jeszcze rok temu oskarżał o prorosyjską politykę Prawo i Sprawiedliwość. Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Wszystko, co się stało w Polsce po 2015 roku, wpisuje się w rosyjskie interesy na tym obszarze.
a nasze służby pozostawiły polskie państwo w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, nagie i pozbawione ochrony. Ten sam Piotr Pytel przez 5 godzin ucztował z rosyjskimi oficerami oraz obdarował ich polską oficerską szablą. Wielce symboliczne jest jego zdjęcie w czapce z krążownika Aurora, który dał sygnał do bolszewickiej rewolucji. Kto czytał polskich przedwojennych rosjoznawców i sowietologów, tego taka przekora nie zdziwi, że ktoś, kto ogłaszał się tropicielem rosyjskich wpływów, jak generał Pytel, okazuje się ich przedstawicielem. Rząd Donalda Tuska zgodził się również na mały ruch graniczny z obwodem królewieckim. Umożliwiał on Rosjanom bezwizowy wjazd do strategicznej północno-wschodniej części Polski. Proceder ten został ukrócony dopiero w 2016 roku przez ministra Błaszczaka. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji to tytuł dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim, która została włączona do porządku obrad na wniosek Europejskiej Partii Ludowej, w której skład wchodzą PO i PSL, a także socjaldemokratów mających w swoich szeregach SLD i Nową Lewicę. Za debatą opowiedzieli się też liberałowie, gdzie mandaty sprawują posłowie z Polski 2050. Jeszcze w zeszłym tygodniu Europejska Partia Ludowa apelowała o przyspieszenie prac nad tzw. pakietem migracyjnym. Dziś na forum Parlamentu Europejskiego szef EPL nakłaniał do natychmiastowego procedowania paktu, aby proces legislacyjny został zamknięty przed nadchodzącymi wyborami. Potrzebujemy mechanizmów solidarnościowych, jasno określonych zasad, na jakich będziemy rozdzielać migrantów. Musimy skończyć z okomaniem w Unii Europejskiej. Potrzebujemy prawdy. To najważniejsza reforma tej kadencji i musimy ją zamknąć. Jeśli nam się nie uda, to tworzymy furtkę dla populistów i radykałów. Podobne propozycje słyszałam jako premier polskiego rządu w 2016 roku. Po kryzysie wywołanym przez zaproszenie nielegalnych migrantów przez Niemcy do Europy, trzeba było szukać rozwiązań, które obronią Europejczyków. Przemytnicy ludzi, handel ludźmi. Organizacje pozarządowe z Niemiec, które finansują ten proceder. Chcę jasno i bardzo wyraźnie powiedzieć, Polska nigdy nie zgodzi się na przyjmowanie nielegalnych migrantów. W praktyce brak jednomyślności w Brukseli oznacza masowy napływ migrantów do Europy. Tylko w pierwszej połowie tego roku wykryto ponad 130 tysięcy przypadków nielegalnego przekroczenia granicy Unii Europejskiej. To najwięcej od 2016 roku. Bardzo wielu z nich są dane z Niemiec. To są dane mówiące już nawet w takim najbardziej optymistycznym wydaniu, najbardziej optymistycznej wersji, że 60% z nich nie pracuje, a mniej pesymistycznej 65% w ogóle się z pracą nie skalało. Koncepcja polityki otwartych drzwi realizowana przez Niemcy w 2015 roku była wspierana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który deklarował chęć przyjęcia tysięcy imigrantów do Europy. Platforma Obywatelska nadal postuluje wspieranie mechanizmów solidarnościowych. Pamiętamy tę słynną wypowiedź, że Polska będzie musiała zapłacić, bo takie są zasady w Europie. Tak mówił Donald Tusk, próbował grozić i straszyć Polaków. Negatywne skutki nielegalnej migracji do Unii Europejskiej szczególnie odczuwają mieszkańcy Lampeduzy. Na liczącą 9 tysięcy mieszkańców wyspę każdego tygodnia docierają tysiące migrantów. Tymczasem niektóre frakcje forsują za rozszerzeniem pakietu migracyjnego. Należy stworzyć mechanizm, aby azyl lub status uchodźcy był nadawany w kraju pochodzenia. Rozumiecie, na czym polega dramat obecnej sytuacji? Ludzie muszą przyjechać do Europy, aby uzyskać azyl. Dlaczego nie zaangażować do tego ambasad i nie stworzyć placówek na miejscu, w krajach, z którego pochodzą? Takim postulatom sprzeciwiają się stronnictwa prawicowe. Ich zdaniem liberałowie ignorują negatywne skutki masowej migracji do Europy. Z ostatnich statystyk dotyczących przestępczości w Madrycie wynika, że ponad 40% więźniów w stołecznym regionie to cudzoziemcy. W 2021 roku co drugi sprawca agresji seksualnej w Hiszpanii to obcokrajowiec, a co piąty pochodzi z Afryki. W Niemczech w morderstwo zamieszany jest 8-krotnie częściej imigrant z Afganistanu i Pakistanu niż rodowity Niemiec. W Niemczech 20 razy, we Włoszech 17
17 razy, w Hiszpanii 14 razy. Częściej podejrzany o przestępstwo jest Algierczyk niż rdzenny mieszkaniec tych krajów. Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Ten krok otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych przepisów. Obowiązkowa solidarność określona w negocjowanej rezolucji wzbudza zastrzeżenia ekspertów. To nie jest solidarność, to jest przymus. Przymus ekonomiczny, dodam, ponieważ jeżeli państwo odmówi przyjęcia przydzielonych mu kwot, to wówczas musi słono płacić. Więc to jest albo przyjmuj migrantów, albo płać. Jeżeli przymusowa relokacja zostałaby przyjęta przez Parlament Europejski, wówczas imigranci mieliby zostać rozlokowani po krajach Unii Europejskiej. Oznaczałoby to rozdzielenie ich rodzin, co w praktyce mogłoby być trudne do zrealizowania. Na zachodzie Europy migranci tworzą enklawy etniczne, do których wstępu nie ma policja. Na tym tle sytuacja pogorszyła się w Szwecji. Gangi migrantów ścierają się w walkach o dominację na rynku narkotykowym. W walce z uzbrojonymi przestępcami policję wspiera wojsko. Donald Tusk nie ma dzisiaj prawa głosu. On jest w zasadzie tylko przewodniczącym tutaj partii w Polsce, ale nie ma żadnego prawa głosu ani w Parlamencie Europejskim, ani nawet w Polsce, więc jego zdanie Polacy powinni kompletnie pominąć i to, jak on się zachowa, myślę, że nie powinno mieć żadnego znaczenia dla nikogo. A jak się zachowa, to my możemy tylko przypuszczać, dlatego że on do tej pory przez całe lata swojej politycznej kariery od początku do końca służył Niemcom i Rosji, Polsce nie. Na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej Polska, podobnie jak w 2018 roku, w sprawie proponowanej reformy polityki migracyjnej zapowiada weto. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Kontrola na granicy ze Słowacją zostanie przywrócona na okres 10 dni. Można będzie ją odnawiać na kolejne okresy, nie dłuższe niż 20-dniowe. Kontrole będą realizowane na kierunku wyjazdowym do Polski i będą wyrywkowe. Minister Mariusz Kamiński zapewnił, że będą one realizowane w sposób jak najmniej uciążliwy. Dzisiaj od północy obowiązują już kontrole graniczne na granicy południowej, czyli na granicy ze Słowacją. Granicę tą można przekraczać tylko w 22 wyznaczonych miejscach przejścia granicznych. Wśród tych przejść jest 8 przejść drogowych przeznaczonych do przekraczania granicy pojazdami, 11 przejść pieszych przeznaczonych do odprawy tylko obywateli Unii Europejskiej lub ich małżonków lub ich dzieci oraz 3 przejścia kolejowe, gdzie zgodnie z rozkładem jazdy mogą przyjeżdżać i osoby, ale też i może się odbywać ruch towarów. Funkcjonariusze prowadzą kontrole graniczne w sposób stały, z tym, że osoby czy pojazdy do kontroli typowane są wyrywkowo na podstawie analizy ryzyka. W praktyce oznacza to, że każdy może się spodziewać takiej kontroli, ale na pewno każda osoba nie zostanie skontrolowana. Naszym celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji na szlaku bałkańskim, ale wszyscy podróżni muszą pamiętać, że przekraczając teraz tą granicę, powinni posiadać dokument podróży, czyli dowód osobisty lub paszport. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 5,75%. Skala obniżki okazała się niższa niż we wrześniu, gdy RPP ścięła stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych. Decyzja okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta tendencja na obniżki stóp procentowych będzie trwała w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach stopy będą spadać. Także za rok, mniej więcej pod koniec 2024 roku, stopy procentowe w Polsce mają spaść do około 4%, czyli jeszcze niecałe 200 punktów bazowych, niecałe 2 punkty procentowe. Jest to bardzo korzystna informacja dla nas wszystkich, tych, zwłaszcza tych, którzy mają jakiekolwiek zobowiązania, ponieważ wkrótce będą płacić zdecydowanie mniej. Będzie taka kumulacja obniżek stóp procentowych i zostanie nam w portfelu więcej. Będziemy mogli bardziej zaspokoić własne potrzeby, a to z kolei będzie powodowało ożywienie w polskiej gospodarce. YouTuber i performer Sylwester Wardęga ujawnił szokujące fakty związane z czołowymi polskimi youtuberami. Gwiazdy sieci miały dopuszczać się karalnych czynów pedofilskich.
Wardęga w najnowszym materiale ujawnił m.in. prywatne wiadomości, które youtuber Stu i jego koledzy mieli wymieniać z niepełnoletnimi fankami. Do afery odnieśli się już także politycy i członkowie rządu. To jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim, ale nie tylko, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. To są naprawdę patocelebryci. Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię. Nie ma zgody na takie patocelebryckie zachowania w internecie. To jest działanie zwyrodnialców i będziemy starali się je wykorzenić maksymalnie skutecznie, jak tylko się da. I nie interesuje mnie tutaj żadna opinia salonu warszawskiego, celebrytów. Wiem, jakie tam mają zdanie na ten temat. Poleciłem służbie i wszystkim służbom zająć się natychmiast tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi. Spotka was kara, spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim prawie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego w związku z rzekomym przeznaczeniem dotacji na gazetkę Twój Głos Referendalny. Jak twierdzi redaktor Tomasz Sakiewicz, to bzdura, bo pieniądze z KPRM były w całości przeznaczone na szkolenie mężów zaufania i członków komisji wyborczych. Mówili o pieniądzach z KPRM-u, które poszły w całości na szkolenie mężów zaufania i członków komisji wyborczych oraz na materiały pomagające ludziom poradzić sobie w wyborach, kontrolować wybory. Oni się bardzo panicznie boją kontroli wyborów, bo wiedzą, że w uczciwych wyborach po prostu nie wygrają. I atakują wszystkie projekty, które dotyczą uczciwej kontroli wyborów. Widać, ich mężowie zaufania nie są po to, żeby uczciwie pilnować. Pytanie, dlaczego oni się tak panicznie tego boją? Natomiast to, że boją się gazetki o referendum, no to prawda, pytania są niewygodne, bo to, co dzisiaj robią z relokacją imigrantów, będzie niemożliwe. A właśnie dzisiaj ich koledzy z Platformy pomagają doprowadzić do tego, że będzie się to sprowadzać imigrantów. Dzisiaj jest właśnie ta debata. Kluby Gazety Polskiej ruszyły z akcją Tour de Referendum. Głosujesz, decydujesz, w ramach której odbędzie się seria spotkań promujących inicjatywę referendum. Ma ona zachęcić do udziału w nim jak największą liczbę obywateli. Spotkania odbędą się w 50 miastach Polski. Dziś w Ostrołęce, Biłgoraju, Stalowej Woli i Łomży. Kluby Gazety Polskiej rozpoczęły akcję Tour de Referendum, która wiąże się z tym, aby uświadomić Polakom, jak ważne głosowanie przed nimi, jak ważny jest udział w referendum, pokazać, że to jest takie święto demokracji. W zasadzie tym głosowaniem Polacy mają największy wpływ na to, co będzie działo się z naszą ojczyzną, na to, w jaki sposób zabezpieczymy naszą polską rację stanu. I dlatego postanowiliśmy zorganizować taką akcję. Ona wiąże się z tym, że odwiedzimy 50 miast w całej Polsce, podczas którego prawnicy będą odpowiadać na pytania, dotyczące pytania merytoryczne dotyczące referendum. Poszukiwany listem gończym i notą Interpolu Sebastian Majtczak został dziś zatrzymany w Dubaju. Poinformował o tym oficjalnie na portalu X szef MSWiA. Mężczyzna jest podejrzany o to, że swoim BMW spowodował wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Dobra robota, stop bandytom i mordercom na drogach, skomentował premier Morawiecki. Specjalna grupa poszukiwawcza powołana przez komendanta głównego policji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierała lokalną policję, która dokonała dziś zatrzymania poszukiwanego Sebastiana Majtczaka. Zadania realizowane były w ścisłej współpracy z prokuraturą krajową. W Cytadeli Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego odbyła się 6. edycja gali Nagrody Wawa Bohaterom. Podczas uroczystości wręczono nagrody osobom, organizacjom i instytucjom, które pomagają kombatantom, w szczególności powstańcom warszawskim. Kolejna edycja
naszych działań, które są skoncentrowane na tym, żeby przede wszystkim nieść pamięć o heroicznym czynie, którego dokonali nasi bohaterowie, powstańcy warszawscy, ale żeby też pomagać państwu, powstańcom warszawskim. My ze swej strony, jako Ministerstwo Obrony Narodowej, stworzyliśmy ramy służące niesieniu pomocy i wsparcia dla powstańców warszawskich. Zrobiliśmy to dlatego, że częścią naszego DNA jest właśnie państwa czyn, państwa aktywność w czasie Powstania Warszawskiego, w czasie II wojny światowej. Warszawa to miasto niezłomne. Podczas konwencji konserwatywnej partii w Manchesterze premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak przedstawił propozycje mające na celu wzmocnienie słabnącego poparcia dla partii przed przyszłorocznymi wyborami powszechnymi. Jedna z nich bardzo kontrowersyjna. Zapowiedziane działania obejmują m.in. oczekiwaną, ale kontrowersyjną decyzję o zaniechaniu budowy północnego odcinka planowanej sieci kolei dużych prędkości HS2, która miała połączyć najważniejsze centra przemysłowe kraju. HS2 to najwyższy przykład starego konsensusu. Wynik projektu, którego koszty wzrosły ponad dwukrotnie, a uzasadnienie ekonomiczne zostało znacznie osłabione ze względu na zmiany w podróżowaniu po pandemii COVID-19. Fakty się zmieniły. Właściwą rzeczą, jaką należy zrobić, gdy zmieniają się fakty, to odważna zmiana kierunku. Nie ma nic ambitnego w inwestowaniu coraz większej ilości pieniędzy w ten sam projekt. Zbyt długo Westminster inwestował w projekty, których chciał, a nie w projekty, których chce i potrzebuje reszta kraju. Czujemy się, jakbyśmy zostali pominięci, a przecież jesteśmy tętniącym życiem ośrodkiem przemysłowym. Jest mi po prostu bardzo smutno, że jesteśmy ignorowani i wszystko ciągle kręci się wokół Londynu. To jest działanie obliczone na doraźny sukces, a projekt szybkiej kolei jest zadaniem długoterminowym. Uważam za ironię losu, że odbywa się to pod sztandarem długoterminowych zobowiązań na rzecz lepszej przyszłości w Manchesterze. A to pierwotne długoterminowe zobowiązanie zostało obecnie anulowane. Typowy podział północ-południe. Tak naprawdę nie przejmują się nami tutaj na górze. A wszystko dzieje się tam na dole, a nie na górze. Jestem z Doncaster, gdzie nowe osiedle niedaleko nas zostało zburzone. Ludzie musieli sprzedawać domy, bo przez nie przychodziła trasa szybkiej kolei. Co teraz mają zrobić? Mam nadzieję, że to nie jest ostateczna decyzja. Ludzie zaczną protestować, a potem może rząd się zreflektuje, dosypie pieniędzy i wznowi projekt. Tym samym premier Sunak potwierdził wielotygodniowe spekulacje, że rząd zamknie budowę trasy szybkiej kolei HS2 między Birmingham a Manchesterem ze względu na rosnące koszty, twierdząc, że pieniądze z projektu, około 36 miliardów funtów, zostaną ponownie zainwestowane w inne regionalne połączenia transportowe. Co najmniej 21 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w wypadku autokarowym w Wenecji. 18 osób zostało rannych. Pojazd spadł z wiaduktu na tory kolejowe i stanął w płomieniach. Autokarem podróżowała grupa ukraińskich i niemieckich turystów. Wczoraj w nocy kilkanaście zastępów straży pożarnej z całego regionu prowadziło skomplikowaną akcję. Autokar zapalił się, dlatego musieliśmy najpierw ugasić płomienie, aby dostać się do środka. Przeprowadziliśmy szybką interwencję, która pozwoliła nam uratować 15 osób, ale niestety nie mogliśmy nic zrobić dla ofiar. Dziś rano o 5 udało nam się za pomocą dźwigu usunąć wrak autokaru i przewieźć go w bezpieczne miejsce. Wszyscy pacjenci mają poważne urazy. Niektórzy mają poparzenia z powodu pożaru, który wybuchł w autobusie. Mamy bardzo młodych pacjentów. To oczywiście ma wpływ na przebieg leczenia. Kilkoro dzieci, kilkunastolatków, a reszta to osoby poniżej 50 roku życia. To wielka tragedia. Zmarło 21 osób, a w tej chwili 15 osób jest w szpitalu. 5 lub 6 osób jest w stanie krytycznym z powodu urazu głowy. Do wypadku doszło wczoraj około 20 na Via dell'Elettricità w Mestre, dzielnicy Wenecji. Autokar przewożący turystów spadł z wiaduktu z wysokości 10 metrów na tory kolejowe. W wyniku uderzenia w pojeździe wybuchł pożar. Zginęło co najmniej 21 osób, w tym dwoje dzieci. Kilkanaście osób zostało rannych. Według lokalnych mediów kilkoro pasażerów jest w stanie ciężkim. Autokarem podróżowała grupa ukraińskich i niemieckich turystów. Na razie nieznane są przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
Królewska Szwedzka Akademia Nauk po raz 115 przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. To trójka naukowców: Maunji Bawendi z Massachusetts Institute of Technology, Louis Brass z Columbia University oraz Aleksiej Ekimow z NanoCrystals Technology. Wyróżnienie zostało przyznane za odkrycie i syntezę tzw. kwantowych kropek. To nanocząstki tak małe, że ich rozmiar determinuje ich właściwości. Dzięki tym najmniejszym elementom nanotechnologii mamy światło z telewizorów i lamp LED. Pomagają też one chirurgom podczas usuwania tkanki nowotworowej. Fizycy od dawna wiedzieli, że teoretycznie w nanocząsteczkach mogą pojawiać się efekty kwantowe zależne od rozmiaru, ale w tamtym czasie praca w nanowymiarach była prawie niemożliwa. Więcej informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.